Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy film jest taki bonusowy, wspominałam o nim w komentarzu pod ostatnim filmikiem. O sytuacji, która ma aktualnie miejsce na świecie, nie muszę chyba wiele mówić, bo raczej każdy, kto ogląda ten film, cokolwiek o tym słyszał. Postanowiłam, że chcę na swój sposób wesprzeć Ukrainę, ludność z Ukrainy i w taki sposób, jaki mogę, jest właśnie nagranie filmu, w którym rozpowszechniam akcje, instytucje czy zbiórki oraz odpowiednie, rzetelne informatory. Żeby nie było, pod tym filmem jest włączone zarabianie, ale w takim celu, aby całe środki, które pozyskam z tego filmiku, przekazać na pomoc Ukrainie, na jedną z tych największych zbiórek. Ogólnie teraz w internecie krąży sporo dezinformacji i warto chwytać się rzetelnych źródeł, tych wszystkich rzetelnych zbiórek i innych środków pomocy i postanowiłam zebrać to w taki jeden materiał, nie zapominając też o tych kwestiach zwierzęcych. Zebrałam po 3 przykłady różnych form pomocy i teraz Wam je przekażę. Zaczniemy sobie od ogólnych zbiórek na pomoc Ukrainie. Ale ogólnie linki do każdej z tych stron, o których dzisiaj opowiem, znajdziecie w opisie. Tak samo do pewnej strony, która zawiera całą listę tych wszystkich zweryfikowanych akcji i zbiórek, więc spokojnie możecie wejść na dole, kliknąć i zobaczyć, co jest fair. Ze zbiórek mamy na przykład taką, która nazywa się Solidarni z Ukrainą. Jest to zbiórka środków, która będzie wspomagać ukraińskie akcje humanitarne. SOS dla dzieci Ukrainy, czyli zbiórka środków na pomoc dzieciom i rodzinom zastępczym z Ukrainy. Razem dla Ukrainy, czyli zbiórka środków dla organizacji i osób niosących pomoc dla osób poszkodowanych w konflikcie. Jeżeli chodzi o pomoc zwierzętom w Ukrainie, to jest na przykład grupa na Facebooku, która nazywa się Pomoc dla zwierząt w Ukrainie. Na tej grupie zbierają się chętni na pomoc w transporcie, zapewnieniu wyżywienia czy też azylu i nie tylko dla wszystkich zwierząt z Ukrainy. Kolejna, bardziej ukierunkowana dla koniarzy, to jest pomoc dla koni w Ukrainie. I tutaj również zbierają się chętni do pomocy w transporcie tych koni i nie tylko, bo tych większych zwierząt gospodarskich, pomocy prawnej, pomocy w kwestii zapewnienia azylu, lokum dla tych zwierzaków. I jest też zbiórka Pomagamy Zwierzętom z Ukrainy, to jest największa zbiórka prozwierzęca, jeżeli chodzi o tą sytuację. I to jest zbiórka środków na pomoc organizacjom, które pomagają poszkodowanym zwierzętom i nie tylko. Jeśli chodzi o akcje pomocnicze, to mamy na przykład polską akcję humanitarną. Niosą oni pomoc w zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb. Dostarczają paczki żywieniowe, higieniczne, dostarczają opiekę medyczną, różne koce, ręczniki i nie tylko. Polski Czerwony Krzyż, który prowadzi zbiórkę środków i darów rzeczowych pod hasłem Na pomoc Ukrainie, oraz na przykład Polska Misja Medyczna, która zapewnia pomoc oraz wsparcie medyczne w miejscach konfliktu. Jeśli chodzi o inne formy pomocy, to są to na przykład lokalne zbiórki produktów, takich jak koce, właśnie jakieś paczki żywnościowe, higieniczne itd. Na jakichś Spotted czy innych stronach waszych miast możecie znaleźć informacje na ten temat. Można też na przykład zgłosić się na ochotnika do pomocy na granicy, czy na przykład przy szczepieniu zwierząt, przeprowadzaniu ich, czy pomocy w przeprowadzaniu ludzi. Jeżeli macie taką możliwość, to możecie również udostępnić miejsce czy schronienie dla ludzi oraz zwierząt. Szczególnie dla was, koniarzy, przekazuję tą informację. Więcej info na ten temat znajdziecie właśnie na grupce Pomoc dla koni w Ukrainie. Jeśli jesteś specjalistą, lekarzem, prawnikiem, weterynarzem, psychologiem, to również możesz pomóc tym osobom oraz zwierzętom. Teraz jest naprawdę bardzo potrzebne wsparcie takich właśnie osób, które zapewniają pomoc prawniczą, pomoc psychologiczną i oczywiście medyczną. Bardzo pomocni są też na przykład tłumacze, ale jeżeli macie możliwość w jakikolwiek sposób pomóc, to oczywiście warto to zrobić. Można też na przykład licytować przedmioty czy usługi na różnych bazarkach i aukcjach, które przeznaczają później te zarobione środki na zbiórki na pomoc Ukrainie. Aktualnie moja mama, Gruby Czarny Kot, prowadzi taką licytację na obraz na swoim Instagramie, więc możecie tam wpaść i wylicytować, bo
Możecie tym zgarnąć dla siebie obraz i przy okazji pomóc właśnie naszym sąsiadom. Ale takich bazarków i licytacji oczywiście jest naprawdę wiele, więc cokolwiek będziecie potrzebować, to możecie to nabyć, a przy okazji właśnie pomóc. I oczywiście warto również udostępniać rzetelne informacje dalej, zarówno o formach pomocy, rzetelnych zbiórkach i informatorach oraz o tym, jak sobie i innym pomagać w tych czasach. Chcę Wam też polecić trzy formy rzetelnych informatorów, od których warto czerpać informacje i można mieć pewność, że nie będą one fałszywe i nie będą one podyktowane propagandą. Warto regularnie odwiedzać profile społecznościowe Łukasza Boka, który prowadzi na przykład strony na Facebooku Katastrofy i Konflikty Światowe. Tam na pewno znajdziecie rzetelne omawianie informacji na bieżąco, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie. Jest to Instagram, Twitter oraz Facebook. Jeśli chodzi o takie bardziej tradycyjne formy, to szukajcie znanych gazet, na przykład internetowych. Nie ufajcie jakimś tam stronkom, które są szemrane, niekoniecznie je kojarzycie. Warto w celu doinformowania się korzystać z takich stron jak na przykład Gazeta Wyborcza czy Onet. Można też na przykład słuchać audycji radiowych, dajmy na to RMF FM czy Radio Z. Pomijając wszelkie kwestie polityczne, to tam na pewno znajdziecie zweryfikowane informacje bez fake newsów, a to jest teraz najważniejsze. I na pewno chcę Wam też powiedzieć, czego należy unikać. Jedną z najważniejszych rzeczy jest rozpowszechnianie fake newsów, dlatego powiedziałam o tych rzetelnych informatorach, żeby od nich korzystać z informacji. Rozpowszechnianie fake newsów prowadzi tylko do paniki i strachu, co jest teraz całkowicie bezsensowne i niepotrzebne. Starajcie się też weryfikować te zbiórki. Tak jak mówiłam, cała lista jest w linku, który Wam udostępniam w opisie i nie wpłacajcie na zbiórki, które są szemrane, niezidentyfikowane, niezweryfikowane. Nie oceniajcie, czy ktoś coś udostępnia, czy rozpowszechnia dla rozgłosu swojego, bo jeżeli dzięki niemu zobaczy trochę więcej osób jakąś ważną informację, no to jest przynajmniej taka wartość dodana. I wiem, że jest to trudne, ale starajcie się nie działać impulsywnie i nie panikować. Sprawdzajcie na spokojnie wszystkie informacje, bo w takich sytuacjach i w takich czasach najważniejsza jest właśnie rozwaga. Pamiętajcie, że macie prawo bać się, odczuwać niepokój, strach. Oczywiście macie prawo również czuć się źle i możecie to także okazywać, bo jest to całkowicie normalne. Jeżeli nie czujecie się na siłach, nie czujecie takiej potrzeby, albo po prostu nie czujecie się kompetentni, to jak najbardziej macie prawo nie udzielania się w dyskusjach na ten temat. Macie prawo również okazywać wsparcie na swój własny sposób. Jeżeli dla Was będzie to udostępnienie jakiejś ważnej relacji, to super. Jeżeli będzie to wpłacenie na zbiórkę, jak najbardziej super. Po prostu zróbcie tyle, na ile macie siłę. Ja jestem całym sercem z naszymi sąsiadami. Mam nadzieję, że konflikt jak najszybciej zostanie zażegnany. Mam nadzieję, że moim filmem przyczyniłam się w jakikolwiek dobry sposób do całej tej sytuacji. A jeżeli nie, no to chociaż wpłacę te pieniądze zarobione z filmu na zbiórkę. Oczywiście prywatnie również oprócz tego filmu coś wrzucę. Przypominam, że wszystkie linki zostawiam w opisie. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!